9 stycznia 1933 roku Ewangelia według Świętego Łukasza rozdział 2 wersety od 1 do 8 Udali się Józef i Maryja do Betlejem. Miasto było pełne. Nigdzie miejsca dla podróżnych, jako jedyne schronienie Pozostała szopa, grota skalna, ubóstwo nadzwyczajne, żadnej wygody, i tu narodził się Bóg. Poniósł ofiarę już przy narodzeniu, ubóstwo, umartwienie. Oto przykład dla nas: nie w wygodach, ale w ubóstwie żyć nam trzeba, nie w rozkoszach. Ale w umartwieniu pędzić dni swoje. Życie seminaryjne zawiera umartwienie. Trzeba ofiar, by przystosować się do porządku zakładu, do kolegów. Ale to wszystko trzeba spokojnie i wesoło czynić. Smutny zakonnik, jaki to dla mnie niezrozumiały obraz, może się smucić. Widząc swą nędzę, ale większa musi być radość, gdy widzi miłość Boga, Jego miłosierdzie. Dziecię Jezus w żłóbku już ponosi ofiarę, a jednak się uśmiecha. Co dotychczas mi tak trudno przychodzi w seminarium, oswoić się z tym, że to jest na stałe, że dom i świat. Ma być dla mnie czymś obcym, że całkowicie i na zawsze mam służyć tylko Bogu. Jezu, tę trudność daj mi pokonać. Spraw, bym całą istotą był Twoim na zawsze i stale. Bo Jezus swoje Bóstwo przyodział w ubóstwo dla naszego zbawienia. Jezus jest w tabernakulum. Przy narodzeniu adorowali go Józef i Maryja, potem pasterze. Dziś z miłości ku ludziom, czyli dla mnie, został tutaj. Kto mu dziś adoruje? Gdzie więc moje miejsce najmilsze, jak nie u stóp jego? To niech będzie moje postanowienie. Jak najlepiej odprawić adorację?